Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Kochana, poczekaj, kochani parafianie, kochani bracia i siostry, nasi przyjaciele, sympatycy, bliscy, nasza rodzino. Najpierw chciałem podziękować za to, że się łączyliście z nami podczas Triduum Paschalnego, podczas tych ostatnich dni wielkich i w czasie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Łączyliście się z nami przez internet, przez transmisje, które były nadawane z tego kościoła. Otrzymaliśmy dużo takich podziękowań, dużo takich wyrazów właśnie wdzięczności od was i my też wam za to dziękujemy, że byliście z nami, że się łączyliście z różnych części Polski, z różnych tam miast i nawet spoza granicy Polski, ze świata. To był trudny czas i to były takie, można powiedzieć, święta nienormalne. To nie były normalne święta. Zostaliśmy pozbawieni chociażby tej obecności na Eucharystii, bycia we wspólnocie Kościoła, przeżywania tego wszystkiego na żywo, nie przez szybę, nie przez ekran. Troszkę tak można powiedzieć, że się znaleźliśmy w takim, jak to papież Franciszek powiedział, w takim tunelu, w ciemnym tunelu, takim długim, długim ciemnym tunelu. To nie była sytuacja normalna. No ale jest światełko, wyjeżdżamy jakby z tego tunelu, tak? Przeżyliśmy te święta, to był trudny czas. Jutro jest niedziela kończąca oktawę Wielkiej Nocy. Druga niedziela wielkanocna, a jest to niedziela jednocześnie nazwana Niedzielą Miłosierdzia. Jest to święto miłosierdzia kończące oktawę Wielkiej Nocy. I to jest dla nas też ta nadzieja, że Pan przychodzi do nas ze swoim miłosierdziem nieustannie. I przez cały jutrzejszy dzień jeszcze mamy te obostrzenia, że po 5 osób na Eucharystii, jeszcze jutro, w niedzielę, ale od poniedziałku już będzie możliwość większej ilości. Siedziałem wczoraj, liczyłem nasz kościół, mnożyłem, dzieliłem to wszystko przez te metry kwadratowe i tak dalej. Wychodzi nam, że nasz kościół jest bardzo duży, ma ponad 1000 metrów kwadratowych, dlatego może być tu nawet 70 osób w kościele i od poniedziałku można będzie przychodzić do kościoła w takiej większej liczbie. Więc to jest dla nas ten znak, że się kościół zaczyna ożywiać, że nie będą puste mury i tylko kilka osób. Dlatego was zapraszamy, też wychodzimy do was z taką propozycją, że po tej Niedzieli Miłosierdzia, nie zrobiliśmy tego w tym tygodniu, ale już w przyszłym tygodniu od poniedziałku do soboty będziemy dyżurować w konfesjonale od 16 do 18. Będziemy posługiwać też sakramentem Bożego Miłosierdzia, czyli będziemy spowiadać. Jeżeli czujecie taką potrzebę spowiadania, to zapraszamy już właśnie w tygodniu od 16 do 18 na spowiedź. Na mszach świętych już będzie można w tej większej ilości brać udział, także jutro jeszcze w tych restrykcjach, czyli 5 osób, dlatego przez cały dzień jutrzejszy jeszcze w Starym Kościele, tak jak było w święta, Wielkanoc, w Starym Kościele jeszcze jest Komunia Święta udzielana od rana, od 7 do 19. Jeżeli jesteście w stanie tak bez grzechu ciężkiego przyjąć Komunię Świętą, to zapraszamy was na przyjęcie Komunii Świętej. Jutro jeszcze jest transmisja online. Bracia nasi kochani z seminarium jeszcze prowadzą transmisję. O 15 będzie koronka do Bożego Miłosierdzia. To też zapraszamy was, żebyście się łączyli. Ale te transmisje też zostaną już przerwane od poniedziałku. Żebyśmy się właśnie nie przyzwyczaili do tego kościoła takiego wirtualnego, że przez szybkę, przez ekran można sobie obejrzeć mszę świętą. Trzeba zapragnąć już tej podróży na Eucharystię, tej podróży do kościoła. Mamy taką możliwość, że nawet te 70 osób, postaramy się też drzwi otworzyć szerzej, głośniki włączyć przed kościołem. Można będzie przyjść, plac jest duży, można być na placu, tak? Można nie bezpośrednio w kościele, ale można być na placu. To już się nam powiększa ten obszar spokojnie, może nawet do 200 osób może być na Eucharystii, to już jest dużo. Tych Eucharystii jest kilka w ciągu dnia. Więc skorzystajcie z tej szansy, która już się otwiera przed nami, żeby wychodzić już ku Chrystusowi, wychodzić jakby z tego tunelu, z tego grobu, gdzie byliśmy zamknięci, gdzie nas ograniczyło w wielu wymiarach. Więc do tego zapraszam na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Pamiętajcie
o tym, co powiedział Pan Jezus do siostry Faustyny, że miłosierdzie Boga jest bez granic. To jest po prostu ten bezmiar miłosierdzia Bożego. Szerokość, głębokość, wysokość tego miłosierdzia nie ma granic. Natomiast naczyniem, którym czerpiemy te skarby Bożego miłosierdzia, jest ufność. To powiedział Pan Jezus siostrze Faustynie, żebyś o tym mówiła. Naczyniem miłosierdzia jest ufność. Jaką masz tą ufność? Jakie jest to twoje naczynie, z którego czerpiesz Boże miłosierdzie, które jest niezgłębione? Boże miłosierdzie dla grzeszników. Boże miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy potrzebują przebaczenia, potrzebują łaski, potrzebują błogosławieństwa, potrzebują umocnienia, potrzebujemy życia wszyscy. Wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Godzina miłosierdzia, jutro może w sposób szczególny uczcijcie koronko do Bożego miłosierdzia w waszych domach, w waszych rodzinach, bo jeszcze nie możemy się zgromadzić w kościele. Ale też zachęcam już dzisiaj, żeby tą modlitwą się modlić. Modlitwą koronko do Bożego miłosierdzia, żeby to naczynie, jakim jest ufność, żeby was się pomnażało. Pozdrawiam was, wszystkiego dobrego. Dziękuję bratu Krzysztofowi, który nagrywa ten filmik. Być może to jest ostatni film, bo powoli wracamy do normalności, z tej sytuacji nienormalnej. A że mi jest ciężko nagrywać takie filmy, nie bardzo to lubię, tylko dzięki temu, że Krzysiu mnie tutaj motywował, to jemu bardzo serdecznie dziękuję. Na razie żegnam się z wami, do zobaczenia, być może jeszcze. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kościele oczywiście. Niech Pan was błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Alleluja.